Kapitan Mirski. Władysław Krupiński. Celny strzał. Czyta Jacek. Rozdział pierwszy. To był pierwszy poranny telefon. Poznałem głos pułkownika. W biurze przepustek czeka interesantka. Mówi, że zaginął jej mąż. Przyjmijcie ją, kapitanie. Była młoda i zgrabna. Zaczerwienione oczy świadczyły, że jeszcze przed chwilą płakała. Czy pan kapitan Mirski? Tak, to ja. Słucham panią. Wskazałem jej krzesło. Przysiadła na samym brzegu. Nerwowo zaciskała palce na eleganckiej torebce. Przychodzę w bardzo przykrej dla mnie sprawie. Widzi pan. Przepraszam. Czy tu wolno zapalić? Oczywiście. Trzasnęła zapalniczka. Kobieta głęboko zaciągnęła się dymem. Pan zapewne też pali podsunęła mi srebrną damską papierośnicę: Dziękuję za słabe. Wolę swoje ekstra mocne. Co więc panią do nas sprowadza? Zauważyłem, że drży jej ręka unosząca do ust karmena. Patrzyła na mnie przez chwilę bez słowa. Wreszcie wykrztusiła. Od tygodnia poszukuje męża. Nie, łzy, które momentalnie zaszkliły jej oczy, nie usposabiały do żartobliwej, uspokajającej odpowiedzi. Zapytałem, więc bardzo serio wyjechał? Kiedy miał wrócić? Może pani mi i bliżej opowie o swoich kłopotach? Karol. Mój mąż wyjechał na polowanie. Miał wrócić w poniedziałek, to znaczy po dwóch dniach, ale upłynął już cały tydzień i nic, żadnych wiadomości. Sam pojechał? Tak, do znajomego leśniczego. Jesteśmy z nim zaprzyjaźnieni od lat. Kiedy mąż wyjechał? Dokładnie w zeszłą sobotę tydzień temu. Nie dzwoniła pani do tej leśniczówki? Ależ tak, zaraz następnego dnia. Tamego w ogóle nie było. Czy między państwem nie doszło ostatnio do jakichś nieporozumień? Zaprzeczyła żywo, jakby surazą. Ani ostatnio, ani w ogóle byliśmy to znaczy jesteśmy najbardziej zgodnym małżeństwem na świecie sprawdzała pani. Czy mąż nie miał wypadku samochodowego? Dzwoniła pani do szpitali lub pogotowia ratunkowego? Dzwoniłam do wszystkich możliwych miejsc, proszę pana. Od tego dnia nikt go nie widział, dlatego przyszłam tutaj. Pracował? Tak, oczywiście. Mąż jest inżynierem, konstruktorem współdzielni elektrosprzęt. W biurze też są zaniepokojeni. Ostatnio opracowywał jakiś bardzo cenny wynalazek. To się nigdy dotąd nie zdarzało, żeby mąż opuścił nawet godzinę bez usprawiedliwienia, a teraz tyle dni. Czy zachowanie męża przed wyjazdem nie budziło pani zaniepokojenia? Nie był zdenerwowany? Nie mówił, że coś go trapi, że ma się na przykład z kimś spotkać? Zachowywał się jak zwykle. Wolne chwile spędzał w garażu. Wiecznie majstrował przy naszym wozie, zawsze coś w nim ulepszał. Syrenka? Nie, mamy simkę. Mąż spędza przy niej wiele godzin. Lubi to. Chwalił się kiedyś przede mną, że ma jedyny pojazd w swoim rodzaju, z niespodziankami. Mówił potem, co miał na myśli: Nie ale obiecał, że kiedyś mi pokaże, jak wszystko będzie gotowe. Wspomniał zresztą, że opatentuje ten wynalazek i żartował, że będzie to broni na niewiernych mężów i przeciwko niewiernym żonom. I to panią nie interesowało? Nie próbowała pani dowiedzieć się od męża o co chodzi? Widzi pan, ja szczerze mówiąc, jestem zupełnym antytalentem w sprawach techniki. Gdyby mi nawet cokolwiek chciał wytłumaczyć, pewnie i tak niewiele bym z tego zrozumiała. Wiedziałam jednak, że będzie to z pewnością coś oryginalnego. Mój mąż zawsze długo nad jedną rzeczą pracował, ale za to potem nie wstydził się rezultatów. Proszę podać niezbędne dane personalne męża. Karol Stawicki, urodzony 8 maja 1920 roku w Ródkach magister inżynier. Ach, adres. Oczywiście. Mieszkamy przy ulicy projektowanej Osiem. Chwileczkę, przedyktuję to do naszej kartoteki. Proszę pana, przygryzła ładne, dyskretnie umalowane usta. A może Karol został zatrzymany przez panów? Przysłalibyśmy już dawno powiadomienie. Proszę tego nie brać pod uwagę. Czyżby był powód, dla którego mielibyśmy zatrzymać pani męża? Nigdy nic nie wiadomo, westchnęła. Czasami człowiek przypadkiem się znajdzie w jakimś towarzystwie. Sama już nie wiem, co sądzić. Po pierwsze, zachować spokój. Tym nam pani pomoże. Czy ma pani aktualne zdjęcie męża? Mam. Zrobił je tydzień przed wyjazdem. Sam nie lubił się fotografować, ale go bardzo o to prosiłam. Namówiłam po prostu. Noszę je zresztą zawsze przy sobie. O, proszę! Męska twarz o wyrazistych rysach. W którym zakładzie było robione to zdjęcie? Mimowolnie odwróciłem fotografię, jakby w nadziei, że znajdę pieczątkę zakładu. Zamiast tego była dedykacja, mojej joli, Karol. Zauważyła spojrzenie, poczerwieniała odrobinę. Karol był w ogóle oszczędny w słowach. Pan rozumie, matematyk, konstruktor. Nie zna pani zakładu, w którym było zrobione to zdjęcie? Powtórzyłem pytanie. W naszym laboratorium, w domu. Męża pasjonuje i ta dziedzina. Ma cały sprzęt, kilka aparatów, powiększalniki wszystko. Co było tylko nowego na rynku? Od lat fotografował, a potem wywoływał, powiększał, układał w kasety i do albumów. Mamy w domu kilkanaście tysięcy zdjęć. Mąż zajmuje się tym z pasją. Od dziecka marzył, aby mieć własny aparat i laboratorium. Jego hobby prawdziwe hobby. Jedno myślistwo, a drugie fotografika. Myślistwo? Tak, ale z myślistwem jest znacznie gorzej. Najczęściej Karol wraca bez upolowanej zwierzyny czy ptaka, za to ma wyniki w łowach bezkrwawych. Przywozi cudowne zdjęcia zwierząt. Mówił wiele razy, że przestał strzelać, kiedy skończyła się wojna. Jolanta Stawicka przerwała, gdyż zadzwonił telefon. Patrzyła na mnie z niepokojem. No i co, kapitanie? U nas nie zatrzymany i dotychczas z takim nazwiskiem się nie spotkano. Cóż więc mogło się stać? Czy zna pani życiorys męża? No, tak ogólnie mówiąc, owszem, znam, ale dokładnie trudno byłoby mi go podać. Wiem, że kilka razy zmieniał posady na skutek różnych reorganizacji, ponieważ pracował nad tajnymi projektami. Nigdy nie wypytywałam go o szczegóły. Pan rozumie, co innego sprawy służbowe, a co innego prywatne. Czy mąż z kimś korespondował? Prywatnie? Tylko ze swoją matką. Pisuje listy, posyła pieniądze, raz w miesiącu do niej jeździ. Tradycyjnie z okazji świąt wysyłamy do różnych znajomych pocztówki i sami też otrzymujemy. Państwo macie zapewne stałe grono przyjaciół, z którymi jesteście w bliższych kontaktach, tylko z sąsiadem, no i z przyjacielem Karola jeszcze z lat wojny. Bywają u nas, chodzimy do nich, czasami gramy w brydża, to znaczy, grywaliśmy odwróciła gwałtownie twarz. Kto jeszcze mógłby coś bliżej powiedzieć o pani mężu? Chyba tylko w miejscu pracy. A teraz muszę o coś innego zapytać, choć wiem, że niełatwo będzie pani odpowiedzieć na moje pytanie. Czy mąż nie miał jakiejś przyjaciółki? Może stara miłość sprzed lat, o czym pani nie wiedziała? Lub nie chciała wiedzieć? Wąskie palce dosyć długo ugniatają papierosa, leciutko drży płonąca zapałka, ale głos brzmi zupełnie spokojnie. Nie, proszę pana. To przyzwoity człowiek nie byłby zdolny do zrobienia mi takiego świństwa. No tak, rozumiem. Muszę brać różne aspekty sprawy pod uwagę. A teraz chciałbym od pani otrzymać oficjalne zawiadomienie o zaginięciu męża. Taka jest już procedura, napiszemy krótki dokument i zaraz puszczę w ruch naszą milicyjną machinę poszukiwawczą. Mam nadzieję, z pomyślnym rezultatem. A czy można by to zrobić w taki sposób, żeby nikt nie pomyślał źle o Karolu? Oczywiście, że nikt nie pomyśli źle o człowieku, którego szukamy nie jako przestępcy, ale zaginionego. Nie jest to pierwszy przypadek. Wychodzi człowiek z domu i znajdują go po kilku dniach setki kilometrów od miejsca stałego zamieszkania. Czasowa amnezja. Potem wszystko mija i znowu jest dobrze. Tak. Przy takim tempie życia zdarzają się podobne wypadki. Słyszałam nieraz. Może i w naszym wypadku wszystko zakończy się pomyślnie. Spisałem protokół zawiadomienie o zaginięciu Karola Stawickiego, odprowadziłem Jolantę do wyjścia i zameldowałem się u pułkownika, żeby zreferować mu sprawę. Podejrzewasz coś poważniejszego? Zapytał, gdy skończyłem. Trudno mi powiedzieć, obywatelu, pułkowniku. Z tego, co mówiła żona zaginionego, był troskliwym mężem, nie pozwoliłby jej tak długo się niepokoić bez poważnej przyczyny. Podobno między nimi układało się wszystko jak najlepiej. Co zamierzasz robić? Ogłosić poszukiwania. Wewnętrzne? Myślę, że nie tylko. Trzeba uruchomić wszystkie publikatory. Zawsze im szybciej, tym lepiej. Masz rację. Zresztą niejedną taką sprawę prowadziłeś. Ta wyraźnie mi się nie podoba. Dlaczego? Może być w niej kilka wersji. Mógł go ktoś załatwić na tle jakichś nieporozumień, choćby zawodowych, mógł zostać zlikwidowany, gdyż za dużo wiedział. Mógł zwiać z planami nowych wynalazków, albo też przez przypadek został zastrzelony na polowaniu. Ktoś by przecież to zauważył? A jeśli nie chciał zauważyć, sprawdzimy leśniczówkę, popytamy w miejscu pracy, może coś się znajdzie jako punkt oparcia. Z tym zawsze jest najtrudniej, ale jak złapiesz nitkę, to i pociągniesz właśnie najtrudniej złapać tę nitkę. Tego samego dnia opracowałem komunikat i przekazałem do opublikowania drugi podobny, tylko z wieloma szczegółami przekazano wszystkim funkcjonariuszom milicji w kraju. Uruchomiłem więc niemal jednocześnie dwa potężne kanały informacji. Jeśli dobrze zagrają, lada moment powinienem natrafić na pierwszy ślad Karola Stawickiego. Wychodząc z komendy, poprosiłem oficera dyżurnego, aby dał mi znać, gdyby jakaś informacja napłynęła w czasie jego dyżuru. Wieczorem, na zakończenie dziennika telewizyjnego, speaker odczytał komunikat. Wiadomość o poszukiwaniu Karola Stawickiego poszła w świat. Obudziłem się w środku nocy. Zdawało mi się, że dzwonił telefon ustawiony przy moim tapczanie. Czyżbym tak mocno spał? Że nie słyszałem sygnału? Niemożliwe. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Rano szedłem do komendy trochę podenerwowany. Dozorca zakręcił wodę nikogo o tym nie uprzedzając, nie mogłem wziąć porannej kąpieli, nawet nie ogoliłem się. Trzeba będzie w ciągu dnia wyskoczyć do fryzjera. Na biurku sekretarki leżały popołudniowe i nocne meldunki z całego kraju. Przerzuciłem je szybko. Ale nic w nich nie było na temat Karola Stawickiego. Poszedłem do siebie. Natarczywy dźwięk telefonu przywitał mnie już w progu mojego pokoju Mirski Co takiego? Głos w słuchawce brzmiał chropawo Tu, dyżurny znaleziono Karola Stawickiego na leśnej drodze to znaczy na drodze między dużymi masywami leśnymi w okolicach Grocholina. Zabity z broni palnej. Dziękuję. Zaraz u was będę. Oficer dyżurny trzymał w ręku kartkę z dalekopisu. Przeczytałem jej treść. Grocholin. Gdzie jest ten Grocholin? Podeszliśmy do mapy. To tutaj, kapitanie. Nie więcej niż 150 kilometrów. Za ile mogę tam być? Najpóźniej za dwie godziny, może nawet szybciej. Dawaj polecenie, aby podjeżdżał. Zaszedłem do pułkownika. Widocznie wyczytał z mojej twarzy nowinę, ponieważ od razu zapytał: Znaleźli go? Jedziecie tam? Tak. Nie żyje. Na miejscu zabezpieczają ślady, ale jak mnie znacie, mam zwyczaj także sam spojrzeć na to czym będę się zajmował. Tylko uważaj, na wierzchnia Śliska. Zabiorę ze sobą sierżanta i porucznika, najlepiej mi się z nimi pracuje. Po drodze wstąpiłem do nich, uprzedzając o wyjeździe, aby mieli czas powiadomić rodziny, że mogą nie wrócić na noc. W trakcie jazdy zapoznałem ich ze swoimi koncepcjami na temat zamordowania Karola Stawickiego. Byłem pewny, że to morderstwo świadczyło zresztą o tym wszystko, co wyczytałem w telefonogramie. Koledzy nie wyrażali głośno swoich opinii, zawsze oszczędni w słowach, lubili stawiać wnioski dopiero po zebraniu pewnej ilości materiału. Doświadczeni funkcjonariusze, niejedną już sprawę prowadziliśmy wspólnie. Żonę trzeba zawiadomić. Zaraz czy dopiero po kilku dniach. Zastanawiałem się głośno. Jak was znam, to nawet najgorszą wiadomość macie zwyczaj przekazywać natychmiast. Nie dajecie ludziom złudzeń, uważając, że to nie ma sensu, dorzucił porucznik. A ty jakbyś zrobił? Myślę, że trzeba jej powiedzieć jak najszybciej. Może nam tylko pomóc, o ile zechce. Więc zabójstwo? zapytał sierżant. Koledzy z tamtejszej jednostki określili już, że to zabójstwo. Nie mamy powodu im nie wierzyć. Zapewne. Chociaż, pamiętacie, kapitanie, tę sprawę, kiedy to początkowo zdawało się, że zabójstwo, a potem wyszło, że samobójstwo odezwał się porucznik. Zobaczymy na miejscu. Rozdział drugi. Tablica ustawiona na skraju masywu leśnego informowała, że dojechaliśmy do Grocholina. Skręciliśmy na drogę prowadzącą w głąb lasu i po kilkunastu minutach spostrzegliśmy grupę funkcjonariuszy przy Białej Simce. Kierownik grupy operacyjnej z komendy powiatowej zameldował, kogo ma w grupie i jakiego typu czynności już wykonali. Podszedłem do samochodu. Karol Stawicki leżał oparty o kierownicę. Na plecach kurtki, wyraźny ślad wylotu kuli. W samochodzie było trochę krwi, przestrzelona przednia szyba i oparcie siedzenia kierowcy. Grupa milicjantów zakończyła czynności. Co o tym sądzicie? Zwróciłem się do ich kierownika. Zabójstwo, kapitanie. I to chyba dobrze przygotowane. Nie wygląda mi na przypadkowy strzał. Z czego tak wnioskujecie? Spójrzcie na ustawienie simki. Ktoś go zatrzymał i z bliska strzelił. Sprawdziliście teren wokół samochodu? Dokładnie. I co? Zabezpieczono dwie łuski pistoletowe oraz ślady jakiegoś drugiego samochodu. Znaliście może Denata? Pokręcił przecząco głową. Nie. Pracuje tutaj piętnaście lat. Ale tego widzę po raz pierwszy. Kto właściwie powiadomił Was o znalezieniu zwłok? Przypadkowy grzybiarz. Kiedy? Dzisiaj rano. Czyżby przez tydzień nie przejeżdżał tą drogą leśniczy? Tak też mogło się zdarzyć. Czy leśniczy tego rejonu wie już o zabójstwie? Jankowski. Nie rozmawiałem z nim dzisiaj, a przedtem nie meldował. Daleko do jego leśniczówki będzie z dziesięć kilometrów. To duże masywy leśne i odległości są spore. Pojadę tam, kiedy przyjedzie samochód po zwłoki. Powinien być za godzinę. Po kilkunastu minutach wysiadłem przed leśniczówką. Z domku wyszedł mi na spotkanie niemłody już mężczyzna w mundurze leśnika. Pan do mnie? Czym mogę służyć? Jestem z milicji. Czy słyszał pan nasz wczorajszy komunikat, który nadawano po dzienniku wieczornym? Jaki komunikat? Poszukujemy pewnego mężczyzny. Nie, nie słyszałem. Nie mam teraz czasu na telewizję. Wczoraj do późna byłem na wyrębie drzewa. Od kilku dni tylko tym się zajmuję, a potem wieczorami obliczam wszystkie rachunki. Czy pan wie, ile jest papierkowej roboty w takiej leśniczówce? Ani pan przypuszcza. Cała buchalteria, tysiące liczb, a niechno się coś nie zgadza, zaraz dramat. Więc nie słyszał pan komunikatu? Nie. A może ktoś z domowników wspominał panu o komunikacie? Mieszkam tylko z żoną, ale nie ma jej od paru dni. Wyjechała do córki. Znał pan inżyniera Stawickiego? Oczywiście. Od lat. Czemu pan pyta? Czy coś złego? Właśnie. Ten komunikat to może w związku z inżynierem przytaknąłem. Ociekał, poszukiwany przez milicję, został zabity. Leśniczy aż się cofnął. Co takiego, zabity? Uwierzyć wprost trudno. Gdzie to się stało? Dziesięć kilometrów stąd, niedaleko Grocholina, to pana rejon. Mój, nie byłem tam jednak co najmniej dziesięć dni. Mówiłem już, że wypad. Nam teraz wyrąb drzewa. Więc to na moim terenie poniósł śmierć Karol. Teraz rozumiem ten niepokojący telefon od Joli. Bo wie pan, ale może pan pozwoli do mieszkania? Cóż, będziemy tak stali przed progiem. Proszę, proszę, panie kapitanie. Straszną wiadomość mi pan przywiózł. Wyjął fajkę i napełnił ją tytoniem. Pykając, patrzył w okno. Może wypadek odezwał się po dłuższej chwili milczenia. Sam chciałbym to wiedzieć. Jedno pewne że nie żyje. A pan znał dobrze inżyniera Stawickiego? No, wie pan, dobre parę lat. Bywał tu sam i z żoną. Bardzo się kochali. Biedna Jola. Ale, żeby tak znowu szczerze powiedzieć, to. Trudno kogoś dobrze poznać, jeśli tylko czasami przyjeżdża. Stawicki bywał u mnie na polowaniach. Tyle, że on nie strzelał, chociaż zawsze miał sztucer gotowy do strzału. Za to świetnie operował aparatem fotograficznym. Mogę panu pokazać jego zdjęcia zwierzyny, która jest pod moją opieką. Niektóre to nawet sobie oprawiłem, bo takie udane. Lubię las. O, proszę! Pan kapitan spojrzy. Rzeczywiście, na ścianach, w rogowych ramkach wykonanych z dużą pieczołowitością, wisiały kolorowe fotografie zwierząt. Uchwycono je z prawdziwą maestrią, w ruchu, w biegu, na tle naturalnego otoczenia. Dłużej zatrzymałem wzrok na pędzącym groźnym dziku, wybiegającym z chaszczy. Mimowolnie uśmiechnąłem się na widok gromadki małych, lśniących jak kasztany sarenek. Pasących się pod czujnym okiem matek. Wspaniałe zdjęcia. No, wszystko robota Karola. Jego zdjęcia, moje ramki. Będzie pamiątka po nim. Panie Jankowski, czy kiedykolwiek inżynier Stawicki zwierzał się Panu ze swoich przeżyć? Czy może mówił o swoich sprawach zawodowych? A może o domowych? Czasami opowiadał coś niecoś. Szczególnie wieczorami, jak siadaliśmy sobie we dwóch przy kominku, wypiliśmy, to i języki się trochę rozwiązały. Za rozmowny to on w ogóle nie był, ale do mnie miał chyba zaufanie. Jestem od niego o dwadzieścia lat starszy i obaj lubiliśmy las. Mnie znowu zawsze interesował ten Karol Stawicki. Pod jakim względem? Był inny niż poznani przeze mnie ludzie. Wiele przeżył, a prawie nigdy nie chciał o tym mówić. Nie lubił wspomnień. Zawiedziony życiowo. Tego nie wyczułem. Mówił, że jest zadowolony z pracy, że ma dobrą żonę. O tamtych latach niechętnie wspominał. Ale coś mi się przypomniało może to ważne. Kiedyś wspomniał, że jak jeszcze trwała wojna. Zetknął się z pewnym zbrodniarzem z obozu, a niedawno spotkał znowu tego człowieka. Widać, nie dosięgła go jeszcze ręka sprawiedliwości. Powiedział: O kogo chodzi? Jak to było? W kinie, przed samą projekcją filmu, zobaczył przez moment jego twarz. Światło zaraz zgasło i rozpoczął się film. Po zakończeniu seansu na tym miejscu siedziała młoda kobieta. Myślał, że to pomyłka, jakaś halucynacja. Potem już go nie spotkał, mimo że specjalnie szukał go w mieście i w okolicy. Czy coś więcej powiedział panu na temat tego człowieka? Dodał jeszcze, że zaraz po wojnie po raz drugi o mało nie zginął z ręki tego zbrodniarza. Pytał mnie, czy po tylu latach można się mścić, czy ludzie są do tego zdolni. Ciekawe. Wyczul pan może, że bał się tego człowieka? Tego nie było po nim widać. A co mu pan wtedy odpowiedział? Że taki człowiek zdolny jest do wszystkiego, nawet po latach. A pan sądzi inaczej? Podobnie jak pan. Czy inżynier Stawicki nie sprecyzował, o jaki to okres chodziło? Nie. Nie chciał mówić o szczegółach. Szkoda. Wiedziałem, że jak Karol sam nie powie, to się od niego niczego nie dowiem. Taki już był. Dlatego nie pytałem. Czy coś jeszcze mówił o spotkaniu z tym człowiekiem? Przypominam sobie takie jego powiedzenie. Miałem wtedy szczęście, jak oni we trzech wpadli do drżurki. Strzelili do mnie, upadłem, a oni uciekli. Nie opowiadał? Kim byli sprawcy i gdzie to się działo? Nie, panie kapitanie powtórzyłem wszystko, co usłyszałem od Karola. Gdybym wiedział, że to się kiedykolwiek przyda, może bym indagował go o więcej szczegółów a tak. Czy spostrzegł pan przypadkiem jakąś bliznę u Karola Stawickiego? bliznę a tak na lewej nodze powyżej kolana Na razie dziękuję. Gdybym potrzebował jeszcze Pańskiej pomocy, przyjadę. Leśniczy wyszedł ze mną przed dom. Wsiadałem już do samochodu, kiedy zapytał: Panie kapitanie, czy mógłbym z Panem pojechać, zobaczyć Karola? Raczej nie. Chcielibyśmy na razie nikomu go nie pokazywać. Wróciłem do grupy operacyjnej. Specjalna karetka zabrała już zwłoki inżyniera, a Simkę przygotowano do odholowania do komendy powiatowej. Tam postanowiliśmy dokładnie ją obejrzeć. Ponieważ zabójstwo zostało dokonane na terenie tego powiatu, komenda powiatowa była gospodarzem sprawy. Ja i moi koledzy włączyliśmy się tylko do pomocy w rozwiązywaniu zagadki. Funkcjonariusz z komendy powiatowej przystąpił do opracowywania planu działania. A my towarzyszyliśmy technikom kryminalistyki podkreślenie w oględzinach samochodu, w ponownych oględzinach, bo pierwszych dokonano już na miejscu w lesie pod grocholinem. W pewnym momencie sierżant, bystry chłopak, którego spostrzeżenia nieraz już były mi bardzo pomocne w śledztwie, zwrócił moją uwagę na nietypowe urządzenie w samochodzie. Kapitanie, tu coś jest. Jakiś aparat żeby nie wybuchnął, zażartowałem. Naprawdę tutaj coś jest? Gdzie? O, tutaj, w tej skrzyneczce. Nad tablicą rozdzielczą umieszczona była niewielkich rozmiarów skrzyneczka. Wyglądem swoim przypominała raczej zapalniczkę. Ostrożnie odkręciliśmy ją od miejsca zamocowania. Ku naszemu zdziwieniu stwierdziliśmy, że to mała kamera fotograficzna japońskiej produkcji. Nie chcieliśmy przy niej manipulować, postanawiając przekazać ją w ręce specjalisty. Sprawa zaczynała wyglądać coraz bardziej intrygująco. Po dokładnym przejrzeniu samochodu za tylnym siedzeniem, znaleźliśmy kulę, jedną z dwóch, które ugodziły Karola Stawickiego. To już było coś. Jeśli by w naszych zbiorach znalazła się inna podobnego typu, wystrzelona z tej samej broni, mogłoby to nam ułatwić dojście do mordercy. W takim wypadku pomoże nam już nauka i technika. A jeśli nie, trzeba będzie szukać innych nitek. Na razie jeszcze zbyt mało wiemy. Zabezpieczyliśmy także kilka odcisków palców. Na koniec przeprowadziłem rozmowę z lekarzem, który robił sekcję zwłok inżyniera. Określił, że zabójstwa dokonano przed tygodniem, że przyczyną zejścia śmiertelnego były dwa strzały oddane w klatkę piersiową, że śmierć nastąpiła niemal natychmiast. Nie ulegało wątpliwości, że sprawca strzelał z bliska, a może było ich kilku, choć tylko jeden strzelał? Wspólnie z komendantem powiatowym i z kierownikiem powołanej grupy ustaliliśmy określone zadania. Po przyjeździe do swojej jednostki udałem się do specjalisty z dziedziny fotografii. Ekspert z niej małym zainteresowaniem obejrzał kamerę i wyjął z niej błonę. A wiecie, kapitanie, że to wyjątkowa maszyna. Ostatni krzyk mody. Może automatycznie dokonywać zdjęć pojedynczych i filmować ciągłość akcji. Może też sama się włączać i wyłączać. Japońska precyzja. Niczym nie prześcigniona działa na zasadzie impulsów. Bardzo byłem ciekaw, co kryje w sobie tajemnicza błona fotograficzna. Obiecali dzwonić zaraz po wywołaniu. Zrelacjonowałem pułkownikowi wynik naszego pobytu w Grocholinie. Na rano miałem przygotować szczegółowy raport, więc zabrałem się do pisania. Prawie kończyłem wnioski w tej sprawie, gdy telefonicznie zameldował się ekspert z zakładu kryminalistyki. Kapitanie, rewelacja. Jak jej nie było. Bomba. Przyjeżdżajcie. No. Mówże, człowieku, coście tacy tajemniczy? Tego jeszcze nie mieliśmy. Jedyny w swoim rodzaju dowód zbrodni. Sfilmowana własna śmierć. Zaraz tam będę. Ekspert, wielce podniecony, biegał po pokoju, rad ze swego odkrycia. Niewielkich rozmiarów błona, włożona w mały rzutnik, gotowa była do zademonstrowania. Niech kapitan siada. Zaczniemy. Proszę. Zgasił światło. Na ścianie najpierw pojawił się fragment lasu, a następnie samochód. Można było rozpoznać, że to biały Volkswagen. Samochód staje. Wychodzi z niego dwóch mężczyzn. Idą w kierunku kamery. Widać początkowo tylko ich sylwetki, ale potem i twarze. A teraz. Jeden z nich wyjmuje z kieszeni pistolet, strzela. Na ścianie ukazała się biała plama. W pokoju rozbłysła żarówka. Rewelacyjne, prawda, zacierał ręce fotograf. Macie rację, tego jeszcze nie było. Bez przesady sfilmowana własna śmierć. Inżynier Stawicki z pewnością tego nie przewidywał. Pomógł nam w zarejestrowaniu sprawców jego osobistej tragedii. Teraz tylko trzeba ich poszukać, kapitanie. Ładnie pan to powiedział: Teraz tylko trzeba ich poszukać, spośród paru milionów mężczyzn wyłowić właśnie tych dwóch. Bagatela. Kiedy mógłbym dostać powiększenie i zdjęcia sprawców? Jutro. Zgoda, ale z samego rana. Na ósmą zdąży się, jak sądzicie, czy sylwetki będą się nadawały do publikacji. Postaramy się wyciągnąć z tego materiału wszystko, co tylko będzie możliwe. Powróciłem do wydziału. Ponieważ na filmie był wyraźny numer rejestracyjny białego Volkswagena, kazałem ustalić, kim jest jego właściciel. Po trzech godzinach otrzymałem wyjaśnienie, że Volkswagen, którym posługiwali się sprawcy, został skradziony w dniu poprzedzającym zabójstwo Stawickiego. Rozdział trzeci. Punktualnie o ósmej otrzymałem taśmę filmową i gotowe zdjęcia. Poszedłem z tymi materiałami do pułkownika. Sprawcy, o których mówiłem wczoraj przez telefon. Pułkownik wziął do ręki kilka zdjęć i długo im się przyglądał. Kapitalne pokażemy film twoim kolegom. Oczywiście. Zeszliśmy do małej salki projekcyjnej. Po wyświetleniu obrazu wywiązała się dyskusja. Część zebranych sugerowała, że sprawa zakrawa na jakieś osobiste porachunki. Niektórzy znowu twierdzili, że to zwykły napad rabunkowy. Padały głosy, że może działalność siatki szpiegowskiej. Pułkownik wydał polecenie opublikowania sylwetek sprawców i nadania komunikatów telewizji. Co masz zamiar robić dalej? zapytał, kiedy zostaliśmy sami. Chciałbym pojechać do spółdzielni elektrosprzęt. Warto przyjrzeć się temu, środowisku. Ludzie o bliźnich lubią mówić. Pułkownik uśmiechnął się lekko. Filozof się znalazł. Ale dobrze, jedź. Co jeszcze? Moi zbierają dokładniejsze dane o samym Stawickim i jego żonie. Podejrzewasz ją? Może i masz rację, ale nie sądzę, żeby posłała go na taką właśnie śmierć. Jeśli była z kimś w zmowie, załatwiłaby to w inny sposób. Jest tysiąc i jeden sposobów. W tym sęk, żeby trafić na ten jeden. Stary strażnik pilnujący wejścia do spółdzielni elektrosprzęt przyglądał mi się nieufnie. Pan do kogo, w jakiej sprawie? Do prezesa. Nazywam się Mirski. Umówiony. Tak, proszę sprawdzić. W sekretariacie prezesa młoda, fertyczna dziewczyna wskazała mi fotel. Prezes prosił, aby pan chwileczkę poczekał. Wyszedł dosłownie na kilka minut. Zauważyłem, że nawet w trakcie stukania na swej maszynie sekretarka zerka w moją stronę ciekawie. Podsuwając mi popielniczkę, zagadnęła: Pan może w sprawie inżyniera Stawickiego? Tak. Od razu tak pomyślałam. A co się właściwie stało, że nie przychodzi do pracy i że aż milicja musi się tym zajmować. Zanim odpowiedziałem coś w ściszej osóbce, w drzwiach stanął przystojny, z lekka szpakowaty mężczyzna. Dziewczyna z miejsca zrezygnowała z roli detektywa amatora. Pan Mirski do pana prezesa? Dzień dobry, panie kapitanie, dzwonił do mnie pułkownik i mówił, że pan przyjdzie. Proszę do gabinetu. Napije się pan kawy. Chętnie. Elu, podaj nam dwie mocne. Siedliśmy w wygodnych fotelach i zapaliliśmy. Przychodzę w sprawie inżyniera stawickiego. Domyślam się, Zona bardzo się o niego niepokoi. No, my również. Tak nagle zaginął, że. Straciliście. Prezesie, cenionego, o ile się nie mylę, pracownika. Straciliśmy. Nie rozumiem. Inżynier Stawicki nie żyje. Został zamordowany. Prowadzimy śledztwo i stąd moja wizyta. Zamordowany. Co za straszna historia. Jak? Gdzie to się stało? Dosyć daleko stąd. Rozumiem. Nie podajecie tymczasem szczegółów. Czy znany jest choć powód zabójstwa? Jeszcze nie, ale to kwestia czasu śledztwo w toku. Prezesowi lekko drżały ręce, kiedy zapalał nowego papierosa. Taki porządny, taki wybitny specjalista wprost nie do wiary jedna chwila i nie ma człowieka. Mam do pana prośbę. Czy mógłby mi pan scharakteryzować inżyniera Stawickiego? Jaki to był człowiek? Jaki pracownik? Kto spośród biurowych kolegów żył z nim najbliżej? Te informacje będą dla nas cenne. Oczywiście. Rozumiem. No, cóż ja mogę powiedzieć? Bez przesady, Stawicki był wzorem dla innych współpracowników. Lubili go i przełożeni, i podwładni. Z każdym mu miał znaleźć wspólny język, kulturalny, wybitnie zdolny, miał zawsze otwartą głowę, jak to się mówi, aktywny w czasie dyskusji nad projektami, oczytany w światowej literaturze. Czy miał jakieś kontakty z osobami z zagranicy? W naszym zakładzie nie, a prywatnie to już sprawa panów. Prezes najwyraźniej dochodził po wstrząsie do siebie bo uśmiechnął się leciutko i przymrużył oko. Nigdy nie wspominał panu o swoich kłopotach? Nie. Czy miał przyjaciół w zakładzie? Wszyscy go lubili, ale czy miał przyjaciół? Trudno powiedzieć. To nie rzucało się w oczy. Sekretarka wniosła kawę i stawiając przede mną filiżankę, uśmiechnęła się jak do starego znajomego. Czy mógłbym zajrzeć do akt inżyniera Stawickiego? Zaraz polecę, aby je przynieśli. Wołałbym sam porozmawiać z kierownikiem personalnym. Jak pan sobie życzy, a kiedy pogrzeb, musimy się przygotować. Pan rozumie. Smutny koleżeński obowiązek. Myślę, że za trzy dni, nie wcześniej. Czy może pan prezesie Zająć się żoną inżyniera Stawickiego. Zapewne trzeba, by jej pomóc w załatwianiu formalności. Ależ oczywiście. Zaraz wydam odpowiednie dyspozycje. A do kierownika personalnego zaprowadzi pana, kapitanie, moja sekretarka. Jeżeli będę w czymś potrzebny, proszę mnie wezwać. Dział personalny mieścił się na końcu korytarza. Kierownik znał już powód mojej wizyty. Czy może mi pan powiedzieć coś o inżynierze Stawickim, czego nie ma faktach? Zagadnąłem ten jego mężczyznę, skoro tylko zalotna blondyneczka ulotniła się z pokoju. Znam go od kilku lat. Jako pracownik wzorowy, same superlatywy a prywatnie no właśnie a prywatnie raz tylko wspominał. Po jakiejś akademii siedzieliśmy obok siebie nad lampką wina, że tuż po wojnie bronił władzy ludowej. Tak to wtedy określił bronił władzy ludowej. Podobno został nawet ranny. Nie mówił, gdzie i kiedy to miało miejsce? Nie. Wspomniał tylko jeszcze, że dłuższy czas chorował. Potem zajął się studiami, o których zawsze marzył. Zdolny był to fakt. Fachowiec pierwszorzędny. Proponowaliście mu awans. Raz nawet z nim na ten temat rozmawiałem. Przy okazji organizowania nowego oddziału spółdzielni. Propozycji nie przyjął. Zdziwiłem się. Wtedy przypomniał mi, że przecież siedział w obozie, że uciekł do partyzantki, że nie najlepiej z jego zdrowiem, a do nowego miejsca pracy trzeba by dojeżdżać. Czy nie interesował się pan szczegółami jego życia? Nie pytałem o szczegóły, bo i po co? Znaliśmy go dobrze z pracy, a to chyba najważniejsze. Ale w faktach powinno coś na ten temat być. Wypełniał ankietę. Zaraz zobaczymy. Niestety, akta personalni inżyniera Stawickiego nie wniosły niczego nowego do sprawy. Czułem się nieco zawiedziony. Wizyta w miejscu pracy okazała się właściwie formalnością. Kim był człowiek znaleziony na leśnej drodze w simce, zaopatrzonej w niecodzienną aparaturę? Dlaczego otoczenie tak mało o nim wie? Skryty? Ukrywał coś? Co mi pan jeszcze może powiedzieć, zwróciłem się do personalnego z mimowolnym zniecierpliwieniem. Rozłożył ręce. Nie mieliśmy z nim nigdy kłopotów. Pan kapitan, rozumie, był jakby niezauważalny. Po prostu łatwiej wpadają nam w oczy ludzie konfliktowi, prawda? A on spokojny, solidny, obowiązkowy. Muszę przygotować odpowiedni nekrolog od naszej spółdzielni. To chyba wszystko. Niewiele pomyślałem sobie, może koledzy z pokoju wiedzą o nim więcej? Poszedłem do nich. Małe biureczko w rogu pokoju i pusty rajsbret wskazywały, że było to miejsce pracy inżyniera stawickiego. Jego dwaj koledzy, starsi już wiekiem, widząc mnie w towarzystwie personalnego, w pierwszej chwili byli przekonani, że jestem nowym kandydatem na miejsce inżyniera. Wypadło zaspokoić ich ciekawość. Wyjaśniłem, kim jestem. Rozmowa, jaką prowadziliśmy na temat Stawickiego, niewiele nowego wniosła do sprawy. Jedno było pewne, że cieszył się dużym autorytetem, że był świetnym fachowcem, że nie utrzymywał z nimi bliższych kontaktów towarzyskich. Rozmawiałem także z głównym konstruktorem, który był bezpośrednim przełożonym inżyniera. Wyrażał się o nim dobrze. Typował go na swoje miejsce, w końcu roku odchodził na emeryturę. I znów sformułowanie solidny pracownik. Pracownik. A człowiek? Wróciłem do siebie niewiele mądrzejszy w tej sprawie niż onegdaj, a przecież muszę uchwycić jakąś nitkę, która doprowadzi mnie do celu. Jeszcze raz przejrzałem teczkę personalną Stawickiego, wypożyczoną ze spółdzielni. Sankiety wypisałem na kartce papieru. Od 1945 do 1950 Instytut Obróbki Metali Kolorowych, Kraków. Od 1951 do 1953 Biuro Konstrukcyjne ZNTK, Rzeszów. Od 1954 do 1957 Główny Instytut Badań ZNPWN, Poznań. Od 1957, Współdzielnia Elektrosprzęt. Wysłałem telefonogramy do jednostek milicyjnych. Być może w poprzednich miejscach pracy będą coś więcej mogli powiedzieć o Karolu Stawickim. Rozdział czwarty. Wieczór nareszcie spędzałem w domu. Moja dziewczyna przygotowała nam znakomitą kolację i właśnie pomagałem jej odnosić naczynia do kuchni, kiedy speaker w telewizji, kończąc dziennik wieczorny, odczytał mój komunikat. Za chwilę na ekranie pojawiły się zdjęcia osób, których poszukiwaliśmy. Byli to sprawcy zabójstwa Stawickiego. Wiesz coś o tych typach, zainteresowała się Hanka. Zamordowali człowieka. A dlaczego go zabili? Jeszcze tego nie wiemy. Może to twoja sprawa? Ty prowadzisz śledztwo? Ja. Chciała jeszcze o coś zapytać, ale właśnie rozległ się sygnał telefonu. Panie kapitanie meldował się dyżurny po komunikacie zadzwoniła do nas niejaka pani Jolanta Stawicka. Tak? To żona inżyniera Stawickiego. Zamordowanego w Grocholinie. Prowadzę jego sprawę. Co mam jej przekazać, kapitanie? Za pół godziny ma znowu do nas zadzwonić. Powiedzcie jej, żeby przyjechała do komendy. Już do was jadę. I tyle z naszego wieczoru. Westchnęła z rezygnacją Hanka. Poczekaj chwilę, kawa się parzy. W poczekalni przed stanowiskiem oficera dyżurnego siedziała czarno ubrana Jolanta, miała zaczerwienione od płaczu oczy, nerwowo opaliła papierosa. Nosi żałobę, już wie, pomyślałem ze współczuciem. Dobry wieczór, pani, co panią do mnie sprowadza o tej porze? Panie kapitanie, zerwała się z krzesła, czy to prawda? Czy to może być prawda, że Karol nie żyje? Z mojej twarzy wyczytała odpowiedź. Poprosiłem ją do pokoju i podsunąłem krzesło. Dopiero gdy się nieco uspokoiła, zadała mi następne pytanie: Jak to się stało? Przecież nic nie wiem. Na razie i my niewiele wiemy, ale postaramy się to możliwie szybko wyjaśnić. Znowu zaczęła płakać. Oficer dyżurny podał jej szklankę wody. Wypiła chciwie i spojrzała na mnie oczyma pełnymi łez. Czy mogę tutaj chwilę posiedzieć? Niech się przynajmniej troszeczkę opanuje. Oczywiście, bardzo pani współczuję, ale mam nadzieję, że zechce nam pani dopomóc wykryć sprawcę. Chciałbym zadać jeszcze kilka pytań. Pani rozumie, to przykra konieczność. Słucham. Czy mąż był kiedyś ranny? Ranny. No, nie wiem, ale pamiętam jakąś bliznę na nodze, powyżej kolana. Nie pytała go pani skąd ją ma? Nie. Karol, jak już mówiłam, nie lubił w ogóle o sobie opowiadać. Słyszała pani może o jakimś incydencie na posterunku milicji? Nie. Czy cokolwiek takiego się zdarzyło? Karol nigdy nie miewał zatargów z władzą. Podobno miało to miejsce w roku 1945. Prawdopodobnie mąż pani służył wtedy w milicji. W milicji? Nigdy mi nie mówił. Takiej sprawy nie taiłby przede mną. Więc stąd pochodzi ta blizna. A może Karol był żołnierzem zwalczającym bandy? Raczej milicjantem. Żyłam z nim tyle lat, i nie wiedziałam nawet, że był ranny. Czy oglądała pani nasz dzisiejszy komunikat w telewizji? Tak. On między innymi nasunął mi myśl, że może ma to jakiś związek ze sprawą Karola. Dlatego zadzwoniłam. Znowu zaczęła płakać. Poczekałem, aż się uspokoi. Więc widziała pani zdjęcia osób, które także pokazywano, może pani zna lub znała kiedyś któregoś z tych mężczyzn? Nigdy ich dotąd nie widziałam. Nie przypomina sobie pani ich na jakichś zdjęciach wykonanych przez męża, może na jakiejś starej fotografii? Musiałabym jeszcze raz przejrzeć to wszystko, a to nie byłoby łatwe. Mamy kilkanaście tysięcy zdjęć. Może ktoś od panów zechciałby to zrobić? Jeśli nam je pani udostępni, chętnie. Myślnik, mogę w każdej chwili dać panom cały materiał fotograficzny męża. Zabierzecie go, czy przejrzycie na miejscu? Zobaczymy. Nasi funkcjonariusze zgłoszą się do pani jutro rano. Chyba jednak na miejscu uda się to zrobić. Czy pokazywani w telewizji mężczyźni zabili mojego męża? Dopóki sprawa nie będzie zupełnie jasna, nic na ten temat powiedzieć nie możemy. Początek śledztwa pani rozumie. Ale chciałabym jednak o coś zapytać. Panie kapitanie, gdzie właściwie znaleziono mojego męża? W Grocholińskim lesie. W leśnictwie Jankowskiego? Długo go pani zna? Jankowskiego? Znamy go bardzo długo. Mimo różnicy wieku bardzo przyjaźniliśmy się z nim i z jego żoną, nadzwyczaj porządni ludzie. Może pan z nimi porozmawia? Już to zrobiłem. Tak? I co? Czy mąż w tamtych stronach znał jeszcze kogoś poza Jankowskimi? Nie, na pewno nie. Mąż zresztą w ogóle trudno zawierał znajomości, taki już miał charakter. Proszę wybaczyć nieco dziwne pytanie. Zależy mi na szczerej odpowiedzi. Czy pani naprawdę dobrze znała męża? No, wie pan, wydawać by się mogło, że tak, oczywiście, chociaż ten wypadek z blizną przeczy temu. Zapadło dłuższe milczenie. Czy odwieźć panią do domu? Przerwałem kłopotliwą chwilę ciszy. Jeśli można, to raczej do przyjaciółki. Ona i przyjaciel Karola pomogą mi w pogrzebie. Wszystko takie jest straszne. Te formalności w chwili, kiedy człowiek jak najdalszy jest od, jakby to określić, urzędowych spraw. Pomoże pani także prezes spółdzielni. Wspomniał o tym w rozmowie. Bardzo pani współczuł. To oni już o wszystkim wiedzą? Tak. Prezes wie. A gdzie mieszka przyjaciel męża? Na ulicy samotnej 16. Nazywa się Jan Zbykowski. Zapisałem nazwisko i adres. Jolanta Stawicka podniosła się z fotela. Twarz miała zmęczoną i jakby pełną rezygnacji. Do dzisiaj jeszcze czekałam i łudziłam się, że Karol wróci. Teraz już wszystko się skończyło nawet złudzenia. Odwiozłem Jolantę do mieszkania jej przyjaciółki. Żegnając się, poprosiłem, aby nie traciła ze mną kontaktu do czasu zakończenia śledztwa. Było już po północy, gdy otwierałem drzwi mego mieszkania. W progu powitał mnie natarczywy dźwięk telefonu. Z westchnieniem podniosłem słuchawkę. Marzyłem już tylko o kąpieli i o śnie. Usłyszałem nieco niewyraźny głos kobiety. Pan Mirski? Tak, słucham. Mówi blondynka, chciałam się z panem umówić na spotkanie. Proszę, czy nie za późna pora na kawały? Myli się pan, kapitanie. To nie kawał, to pilna sprawa. Nie rozumiem. Wszystko wytłumaczę w czasie spotkania. Ale w ogóle o co chodzi? O Karola. Ożywiłem się. Dobrze. Gdzie i kiedy? Jutro o dwunastej w mozaice. Punktualnie. Zgoda? Jak panią poznam. Zamiast odpowiedzi usłyszałem trzask odkładanej słuchawki. Rozdział piąty. Rano w sekretariacie czekał na mnie list. W pospolitej kopercie tkwiła mała karteczka. Przebiegłem wzrokiem kilka słów na maszynie. O dwunastej w mozaice. Blondynka. Pułkownik był sam w gabinecie. Miałeś jakieś echa komunikatu telewizyjnego? Zreferowałem wczorajsze spotkanie ze Stawicką i sprawę tajemniczego telefonu. Szef wydawał się zamyślony. Dać ci obstawę, zapytał po chwili. Myślę, że przydałby się raczej jakiś ogon za tą tajemniczą damą. Im więcej będę wiedział o niej, tym lepiej. Dobrze. Zarządzę obserwacje. Czy zatrzymać i wylegitymować? Lepiej nie. Moglibyśmy ją spłoszyć, ją albo jeszcze kogoś innego. Byłaby to niepowetowana strata. Jak chcesz. Jesteś gospodarzem sprawy. Niech za nią chodzą, mogą nawet zrobić jej zdjęcie, lubię do kompletu mieć podobizny swoich klientów. Pułkownik uśmiechnął się. Więc idziesz sam? Posadzę w kawiarni sierżanta. Chłopak umie dobrze obserwować. To fakt, zdolny funkcjonariusz. Szkoda, że nie chciał pójść do szkoły oficerskiej, byłby świetnym oficerem. Ciekaw jestem, o czym będzie chciała ze mną mówić moja tajemnicza, nieznajoma. Może kogoś ruszyło sumienie, smutne, że trzeba aż śmierci człowieka, żeby ludzie zaczęli mówić szczerze. Pożegnałem pułkownika, obiecując, że zaraz go poinformuję o wyniku rozmowy z blondynką. Ten dzień pracy w komendzie nie posunął sprawy naprzód. Nic ciekawego nie wynikało z przysłanych informacji o poprzednich miejscach zatrudnienia Stawickiego, a także rozmowa z ekspertem zakładu kryminalistyki szczerze mnie rozczarowała. Przeszukaliśmy cały zbiór nabojów i łusek, informował mnie pracownik zakładu. Niestety nigdzie dotąd nie spotkaliśmy się z pistoletem, z którego mogły być oddane strzały. Nasze zbiory po prostu nie zawierają podobnego egzemplarza naboju czy łuski. Czy mam rozumieć, że ten ślad nic nam nie powie? Jak na razie to chyba nic. Sprawdziliście w starych zbiorach? W których? Tych dotyczących spraw przedawnionych? Właśnie. Nie, tego nie braliśmy pod uwagę, bo i czy jest sens? Komu chciałoby się odświeżać stare sprawy? Cokolwiek stało się wtedy, dziś już z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia, uległo przedawnieniu. Sprawnego może i nie ma, ale z mojego punktu widzenia operacyjnego, liczy się najstarszy ślad, choćby pochodził sprzed dwudziestu kilku laty. Postaram się więc szybko sprawdzić tamte zbiory. Bardzo o to proszę. Będę czekał na wiadomość. Przed mozaiką kręcili się już nasi chłopcy i dziewczyny. Kogo dzisiaj sobie zaliczą? Blondynkę na pewno, ale może jeszcze kogoś? W lokalu zauważyłem i sierżanta. Spokojnie popijał kawę, przeglądając jakieś ilustrowane pismo. Scena więc przygotowana. Brak tylko głównej aktorki spektaklu. Nasza robota to ciągła gra, ciągła niewiadoma. A pozornie wydaje się, że to tak łatwo rozwiązać zagadkę kryminalną, mając do dyspozycji aparat milicyjny, technikę i niemałe doświadczenie. Kilka minut przed dwunastą, zapalając papierosa, pozornie obojętnie rozejrzałem się po sali. Stwierdziłem, że żadna z kobiet siedzących przy stolikach nie może być ową tajemniczą blondynką. A zatem moja rozmówczyni powinna pojawić się lada chwila. Z radia stojącego na bufecie płynęły dobrze znajome dźwięki krakowskiego hejnału z wieży mariackiej. W bezsensownym geście zniecierpliwienia zerknąłem na zegarek. Ale cóż? Kobiecie trzeba wybaczyć spóźnienie, tym bardziej jeśli się ma do niej interes. Minęło długie piętnaście minut. Czyżby zrezygnowała lub też nie mogła przyjść? Czasami i tak bywa, że w ostatniej niemal chwili coś człowiekowi wypadnie, a nie ma możliwości odwołać wcześniej umówionego spotkania. Tego jeszcze brakuje, że usprawiedliwia mnie znajomą blondynkę, roześmiałem się w myślach. Piłem powoli zimnawą już kawę, coraz bardziej zawiedziony. Ciekawe swoją drogą, skąd dzwoniła nocą, czy była sama, czy też robiła to na czyjeś polecenie. A może miał to być jakiś głupi kawał? Rutyna i instynkt zawodowy podpowiadały mi, że graszła o dużą rzecz, że nie o żarty tu chodzi. Minęło czterdzieści minut przymusowego dyżuru w kawiarni. Zdecydowałem, że dłużej czekać już nie warto. Chciałem zapłacić i rozglądałem się za moją kelnerką, kiedy spostrzegłem, że wchodzi właśnie na salę i idzie wprost w moją stronę. W ręku trzyma kopertę. Przepraszam, czy pan jest kapitanem Mirskim? O co chodzi? List mam dla pana. List. Od kogo? Tego nie wiem. Szatniarka prosiła, żebym go panu przekazała. Nie wolno jej odchodzić od szatni, pan rozumie, więc mnie prosiła o doręczenie. Intrygująca biała koperta leżała na stoliku. Kiedy kelnerka im rachunek i z ociąganiem sprzątała szklaneczkę ze stolika. Zerkała na mnie ciekawie. Pewnie wietrzyła wścibskim noskiem jakąś romansową historię. Zastałem szatniarkę pochłoniętą lekturą przyjaciółki. O tej porze ruch w kawiarni był niewielki. Dzień dobry Pani. Moje nazwisko Mirski. Czy to u Pani zostawił ktoś dla mnie list? Podniosła na mnie zaczerwienione starcze oczy. Specjalnie to nikt nie zostawiał. Weszłam do toalety, żeby zgasić światło, bo klientka zapomniała. Wracam i patrzę, list leży. Na kopercie nazwisko pana kapitana, a obok kartka przyłożona dziesięciozłotówką. O, ta kartka. Pan spojrzy. Proszę oddać ten list panu kapitanowi Mirskiemu który siedzi w kawiarni. Już dobre parę minut minęło, jak to znalazłam, ale sama tu jestem, a Palt bez nikogo nie zostawię, więc czekałam na okazję. Akurat ta Krysia z sali stacą szła. Skąd pani wiedziała, kim jestem, zdziwiłem się szczerze, bo ja znam pana kapitana. Skąd? Pan mnie przesłuchiwał, jak moją sąsiadkę zamordowano. Staruszkę. Podkreślenie na klonowej pod siódemką. Pamięta pan? Przesłuchiwał pan wtedy wszystkich lokatorów z naszej klatki schodowej. Tak. Rzeczywiście. Przypominamy sobie teraz, że już panią widziałem. Ja bym pana kapitana wszędzie poznała. Dziękuję za list. Proszę. Czemu Pan nie przychodzi do naszej kawiarni. Tutaj mają bardzo dobrą kawę. Nie oszukują. I tak każdy coś zostawi poza rachunkiem. Aluzja była przejrzysta. Położyłem dziesiątkę na ladzie i pożegnałem gadatliwą szatniarkę na ulicy. Otworzyłem wreszcie kopertę. Zamiast spotkania ostrzegam Nie mieszaj się do nie swoich spraw. Zabójstwo Stawickiego to nasza sprawa. Uważaj lepiej na swoją głowę, abyś jej nie stracił. Nie żartujemy. Blondynka. Tajemnicza blondynka. Najpierw wywołuje mnie na spotkanie, a potem przesyła list i do tego straszy. Ale to dobry omen, trafiamy na jakiś ślad. Ktoś, komu udepczemy po piętach, nie wytrzymuje nerwowo. Wróciłem do jednostki. Służba obserwacyjna zwinęła swoje posterunki. Tym razem nie zaliczyli sobie nikogo. Zameldowałem się u szefa. Pułkownik przeczytał list raz i drugi. Nieźle się zaczyna. Gdy ktoś już ośmiela się straszyć moich ludzi, musi zagrać i ze mną. Tego już za wiele. Czują się widocznie mocni, o ile zaczynają nas straszyć. Albo to właśnie wyraz ich słabości. Czasami przeciwnik okazuje w ten sposób swoją niemoc. Gdy gra idzie o prywatne sprawy. W tym przypadku straszą organ ścigania. Mogą chcieć zapolować na ciebie, powiedział w zamyśleniu pułkownik. Od tej chwili proszę, abyś uważał. Ostrożność nie zaszkodzi i nam. Sekretarka dogoniła mnie już na korytarzu. Kapitanie był telefon do pana. Dzwonił ekspert od spraw broni. Ma coś dla pana. To była ważna nowina. Czyżby w starych kartotekach udało się trafić na jakiś ślad? Głos eksperta wydał mi się podniecony. No, kapitanie. Mam ślad. Wyraźny ślad. Tyle, że wiedzie w przeszłość. Ślad sprzed lat. Poczułem znane mi z wielu poprzednich dochodzenie napięcie uwagi. Sprawa ruszyła z martwego punktu. Czy mam rozumieć, że znaleźliście w starych zbiorach nabój o identycznych cechach? Tak. Dobrze. Zaraz u was będę. Po kilkunastu minutach wchodziłem do pokoju eksperta. Pod dużym mikroskopem porównawczym leżały dwa naboje. Jeden wyjęty z samochodu inżyniera Stawickiego i drugi pochodzący ze zbiorów zakładu kryminalistyki, zabezpieczony przed laty. Obydwa wystrzelone z tego samego egzemplarza broni. Tu są fotografie porównawcze naboj, identyczne. Pewni jesteście? Tak, to już dokument niepodważalny. Obejrzałem powiększone zdjęcia. Czy wiecie? Z jakiej sprawy pochodzi ten stary nabój? Znam jej kryptonim 3 – rok 1945. Czy wiadomo, gdzie było prowadzone śledztwo? Można ustalić, o ile to konieczne, ale stare dzieje. Dwadzieścia parę lat. Nie szkodzi. To już jest coś. Niewykluczone. Że mamy do czynienia z połączonymi po latach dwiema sprawami, czego wówczas dotyczyło śledztwo. Można i to sprawdzić. Pójdę do nich. Poczekajcie, kapitanie. Patrzyłem na obydwa naboje i nie chciało mi się wprost wierzyć, że oto spotkały się tutaj, w zakładzie kryminalistyki, poprzeszło ćwierć wieku. Dla kogo przeznaczony był drugi z nich, wiedziałem. A pierwszy, Jaka była jego historia? Ekspert powrócił z zawiedzioną miną. Kłopot, kapitanie. Akta sprawy zniszczone, ale kartoteka jest. Wynika z niej, że nabój znaleziono na posterunku milicji w pastelach. Gdzie są te pastele? Zaraz poszukam. Wyjął spis miejscowości. Pastele są na zachodzie kraju. Z zapisów w kartotece wynikało, że nabojem tym zraniono milicjanta. Sprawcy znani? Nie, pozostali nieznani. Czyli ślady by się urywał. Ale oprócz naboju zabezpieczono jeszcze linie papilarne. Ślady linii papilarnych? To bardzo dobrze. Można je będzie porównać z tymi, które zabezpieczono w samochodzie Karola Stawickiego. Właśnie pracują nad nimi. To dobrze. Jak tylko skończą, dajcie znać. I dziękuję za te cenne informacje. Tak czy inaczej, kapitanie, dostalibyście wiadomość z jednego z naszych wydziałów. Zreferowałem sprawę pułkownikowi. Mieliśmy więc jakąś nitkę, jakiś przypuszczalny motyw zbrodni. Wyglądało na to, że nasza sprawa dotyczyła zadawnionych porachunków powojennych. Rola, jaką w tym spełniał Karol Stawicki, na razie osnuta była tajemnicą. Postanowiłem pojechać na posterunek w pastelach. Liczyłem na szczęśliwy traf, ale było bardzo prawdopodobne, że znajdę tam kogoś, kto zdoła sobie przypomnieć, co szczególnego wydarzyło się na posterunku milicji w roku 1945. Przygotowałem się do drogi. Planowałem wczesny wyjazd. Rozdział szósty. Dochodziła czwarta rano, gdy zapiąłem pas w samochodzie i ruszyłem. Tym razem wybierałem się sam. Pustymi o tej porze ulicami szybko wyjechałem za rogatkę. Tutaj mogłem już przycisnąć pedał gazu, aby jak najszybciej oddalić się od jeszcze śpiącego miasta. Do którego jednak lada chwila wyruszy codzienna kawalkada pojazdów. Ujechałem już kilkadziesiąt kilometrów, gdy nagle, na suchej szosie, gwałtownie wozem zarzuciło. Zakręciłem się raz i drugi, a potem wpadłem w rów. Na moje szczęście nie rosły w tym miejscu, drzewa i koła zaryły się w miękkiej ziemi. Ponieważ miałem pas, nie odczułem prawie uderzenia, szybko uwolniłem się i wylazłem z wozu. Wokół było pusto. Nikogo na drodze. Wczesna pora. Tym razem przezorność obróciła się przeciw mnie. Teraz przydałaby się pomoc. Cholera, zakląłem. Już po mojej wyprawie. Obejrzałem samochód i aż oczy przetarłem. Ależ tak. Brakowało przedniego prawego koła. Bagatela. Leżało kilka metrów dalej, w polu. Właśnie je niosłem, kiedy na szosie zatrzymał się jakiś wóz osobowy. Jego właściciel chciał mi udzielić pomocy, ale nie bardzo mogłem z niej skorzystać. Zgubiłem wszystkie nakrętki, a zapasowych nie miałem. Poprosiłem uczynnego kierowcę, aby o moim wypadku zawiadomił milicję. Długo nie czekałem. Zjawili się szybko i odholowali mnie do znajomego warsztatu. Od kilku lat tylko tu naprawiałem swój samochód. Byłem zły na siebie i na mechanika, który niedawno przeglądał wóz. Partacz niefachowiec. Już ja mu wygarnę. Nie zajrzał widocznie do kół, nie dokręcił poluzowanych śrub. Mechanik kręcił głową i zamiast się tłumaczyć, długo i starannie oglądał koło. Wreszcie dyskretnie odciągnął mnie na bok. Niech pan patrzy. Kapitanie. Ktoś grzebał przy tym kole. Co pan mówi? Znam się na tym. Proszę spojrzeć na ślady na gwintach. Rzeczywiście. Nieznany przyjaciel chciał pana wyłączyć na trochę z wiru pracy. Czasowo albo może i na zawsze. Na zawsze? Przy rozwiniętej szybkości jazdy wszystko byłoby możliwe. Znam takie przypadki. Niech pan zostawi u nas wóz, dokładnie go przejrzę. Może jeszcze kryje jakieś niespodzianki? Wypadek z kołem świadczył, że jestem przez kogoś uważnie obserwowany i niebezpieczna gra między tym kimś a mną zaczęła się na dobre. O całym zdarzeniu poinformowałem pułkownika. Polecił mi wziąć wóz służbowy z kierowcą. Późnym popołudniem wjechaliśmy na mały ryneczek otoczony starymi kamieniczkami, utrzymanymi w stylu osiemnastowiecznym. Pastele, miasteczko na zachodzie Polski, położone było malowniczo nad rzeczką, czyste, zamieszkane zaledwie przez kilka tysięcy ludzi. Jeszcze tego wieczoru złożyłem wizytę miejscowemu komendantowi posterunku. Nie, nie mogłem oczekiwać, że pomoże w rozwikłaniu zagadki sprzed dwudziestu paru lat. Był młody, rok temu ukończył szkołę oficerską i objął urzędowanie po starym sierżancie Marciniaku, który przeszedł na rentę. Od niego jednak dowiedziałem się, że Marciniak mieszka w sąsiedniej wsi, ma tam ogródek, którym się zajmuje z zamiłowaniem. Czasami przychodzi na posterunek. Trudne mu się z pracą rozstać. Był tutaj niemal od początku. Osadnik wojskowy. Zna wszystko i wszystkich. Ucieszyłem się. O kogoś takiego właśnie mi chodziło. Ten człowiek zapewne zachował w pamięci wydarzenia tamtych lat. Będzie mi mógł opowiedzieć historię posterunku i okolicy. Postanowiłem go odwiedzić. Z samego rana udałem się do domu Marciniaka. Nacisnąłem klamkę furtki, okazała się zamknięta. Z sieni wyskoczył duży wilczur, a potem wyszedł sam gospodarz. Dzień dobry, panie Marciniak. Dzień dobry, odpowiedział spokojnie, bacznie mi się przyglądając. Jestem kapitan Mirski. Chciałbym z panem chwilę porozmawiać. Marciniak uspokoił psa, otworzył furtkę i przywitał się ze mną. Milo mi powitać kolegę. Proszę, niech pan wejdzie. Szliśmy wybetonowaną alejką w stronę domu. Może porozmawiamy w ogródku, panie Marciniak. Nie chciałbym robić kłopotu. Zaproponowałem. Jeśli panu to odpowiada, kapitanie, zaprowadzę do mojej altanki. Będzie przyjemniej, a i nikt nie przeszkodzi. W domu wnuki zawsze ciekawi, po co przychodzi do mnie obcy człowiek i o czym chce rozmawiać. Weszliśmy do przetulnie urządzonej altanki. Kiedy już rozsiedliśmy się w wygodnych ogrodowych krzesłach, a Marciniak wyciągnął fajkę i dokładnie zaczął ją nabijać tytoniem, zapytał czy nie napiłbym się czegoś? Chętnie, powiedziałem, sądząc, że nieoficjalna forma pogawędki ułatwi nam nawiązanie porozumienia. Poszedł w kierunku domu, a po chwili powrócił z koszykiem z Wikliny. Był to jego podręczny bufet. Bez pośpiechu ustawił na stoliku dwa kieliszki. Z koszyczka wyjmował butelkę jakiejś domowej nalewki. Wypijmy za naszą służbę, kapitanie. Nalewka okazała się naprawdę dobra. Moja pochwała wyraźnie ucieszyła starego. Żona poda nam zaraz jakąś przekąskę i coś zimnego do picia. Ładnie tu u pana, panie Marciniak. Spokojnie mi się żyje, to prawda, a jednak do roboty ciągnie. Gdyby jeszcze zdrowie było trochę lepsze, nie odszedłbym tak szybko. Czasami chociaż na parę minut wpadam na posterunek, zobaczyć co u nich słychać. Dobrze pracują? Po mojemu dobrze. W okolicy spokój. Czasami coś się przydarzy, ale normalnie, jak w życiu. To inne czasy niż wasze, sierżancie. Marciniakowi ten zwrot bardzo się spodobał. Poprawił się na krzesełku i napełnił ponownie kieliszki. Ano, prawdę mówiąc, moje czasy rzeczywiście nie należały do spokojnych. Było co robić i dniami, i nocami. Chyba właśnie w tych pierwszych latach tak zdarłem zdrowie. Źle się czujecie? No, nie tak zupełnie źle, ale jednak coraz częściej coś dokucza. Serce trochę szwankuje. Spróbowałem skierować pogawędkę z Marciniakiem na interesujący mnie temat. To już w 1945 był pan tu komendantem posterunku? Ano, od pierwszych dni wolności. Jak tylko zajęliśmy te tereny, zaraz mnie z wojska oddelegowano do milicji. Wyznaczono na komendanta. Spokojnie to tu nie było, mogę sobie łatwo wyobrazić. Jak wszędzie w pierwszych latach, kapitanie, chociaż na wschodzie kraju mieli jeszcze gorzej. Czy pamięta pan może postrzelenie na waszym posterunku milicjanta? Zależy kogo? To było kilka takich przypadków. A jakże? Ja sam też zostałem ranny. Właśnie w czterdziestym piątym. Co pan mówi? Był wtedy ranny jeszcze ktoś inny z naszej milicji? Wtedy nie, tylko ja. I jak to się stało? Sprawców złapano? Nie, udało im się zbiec. Czyżbym miał do czynienia z człowiekiem, którego trafiła kula znajdująca się w zbiorach zakładu kryminalistyki? Ciekawi mnie ta historia. Czy w pana sprawie, panie Marciniak, prowadzono wówczas śledztwo? A pewnie, pewnie. Tak jak w każdej. Nie wie pan przypadkiem, czy wtedy znaleziono pocisk lub łuskę naboju plus minus, który pana ugodził? Nie. Pocisku nie znaleziono. Na pewno? Jak mówię, że na pewno? To na pewno obruszył się stary. A w ogóle dlaczego pan o to pyta, kapitanie? Bo widzi pan, w zbiorach zakładu kryminalistyki znaleziono pocisk pochodzący z postrzelenia milicjanta właśnie tutaj, na posterunku w Pastelach. To mnie między innymi przywiodło w te strony. Marciniak wydał się mocno zaskoczony. To może o inne wypadki chodzi? Pamiętam, jak ranili u nas na posterunku Stasiaka i Jaworskiego. Ale oni już obydwa i nie żyją. Zginęli w Rzeszowskiem, w walkach z bandami. Zgłosili się na ochotników i tam ich śmierć zastała. Napełnił raz jeszcze kieliszki. Od strony domu nadeszła żona Marciniaka. Postawiła przed nami na stole półmisek kanapek i dzbanek pełen jakiegoś napoju. Mąż przyniósł jej trzecie krzesełko, ale posiedziała chwilę, wymówiła się jakimiś gospodarskimi zajęciami. Zorientowała się widocznie, że rozmowa ma charakter urzędowy, nie chciała nas krępować swoją obecnością. Czy sądzi pan, panie Marciniak, nawiązałem do poprzedniego wątku, że ten pocisk może pochodzić właśnie ze sprawy postrzelenia tych dwóch młodych milicjantów? Pokręcił głową. Nie. Jak sobie teraz przypominam, to by najprędzej dotyczyło tego dyżurnego. Zaraz panu opowiem. Właśnie w czterdziestym piątym przysłano nam pluton milicjantów dla zaprowadzenia porządku w naszym rejonie. Bandy tu jeszcze grasowały i trzeba było z nimi zrobić porządek, a nas, miejscowych, mało. Był to pluton operacyjny, który umiał ścigać bandytów. Któregoś dnia otrzymaliśmy sygnał, że napadnięto na wieś, dokonując morderstw i rabunków. Cały Pluton i moja załoga udaliśmy się w to miejsce, zresztą niedaleko stąd, ale była ostra, śnieżna zima. Zanim dotarliśmy, zeszło trochę czasu. Nie mieliśmy samochodu, jechaliśmy saniami. Na posterunku pozostał tylko jeden milicjant nie mój, z tamtego Plutonu. Tego dnia czuł się źle. Miał temperaturę. W areszcie trzymaliśmy trzech ujętych strażników z obozu niemieckiego. Moi chłopcy proponowali, abyśmy sami wykonali nad nimi sąd. Pan rozumie, kapitanie, że nie mogłem do tego dopuścić. Musiałem strzec prawa od samego początku. Miałem obowiązek przekazać ich, jakby to rzec, w ręce sprawiedliwości. Zobowiązałem się, że na drugi dzień dostarczę ich konwojem do komendy powiatowej. Kazałem więc temu milicjantowi, żeby ich pilnował. Zresztą zamek w drzwiach aresztu miałem dobry i nie powinni byli go otworzyć. Tym razem pomyliłem się. Jakimś sposobem otworzyli drzwi, weszli do dyżurki, zaskoczyli milicjanta, zabrali mu pistolet oraz uszkodzili połączenie z powiatem. Uchodząc, strzelili do niego. Myśleli, że zabili. Na szczęście właśnie wracaliśmy z akcji. Zastaliśmy chłopaka mocno już wykrwawionego. Jednak pomoc z powiatu nadeszła dosyć szybko. Umieszczono go w szpitalu. Wszczeliście pościg za bandytami? A jakże? Natychmiast. Ale nie ujęliśmy ich. A co się stało z milicjantem? Do wiosny przebywał w szpitalu, potem nawet do nas przyjechał. Ale że jego Pluton dostał rozkaz wyjazdu na inny teren i on pojechał za nimi. Co dalej? Nie wiem. Już się więcej nie pokazał. Znał pan nazwisko albo przynajmniej imię tego milicjanta? A nie, nie znałem. Było ich przecież tylu, ten krócej od innych, kto by nazwiska wszystkie spamiętał. Już dzisiaj nie przypominamy sobie nawet nazwiska dowódcy tego plutonu, choć trochę się nawet zaprzyjaźniliśmy, w szachy lubił grać, jak wieczór trafił się spokojny. A ja szachy to prawdziwie lubię. I nic nie zostało na posterunku po tym plutonie? Może jakaś pamiątka, dokument, fotografia? Żeby tak oficjalnie, to nic. Ale ja sam. Zaraz, racja. Mam coś, co mogę panu pokazać. Zaraz przyniosę. Po małej chwili marciniak wrócił w towarzystwie wnuka. Ciekawie zerkający malec dźwigał w obu rączkach podniszczony album. Podaj panu kapitanowi i biegnij do babci. Koniecznie chciał przyjść tutaj przynajmniej na minutę, wyjaśnił stary komendant w moją stronę. Malec oddalił się z miną wielce zawiedzioną, Marciniak wygładzał zagięte rogi staroświeckiego albumu. Tu są różne zdjęcia, mówił, ale kilka z nich pochodzi z tamtego okresu. Wydaje mi się, że na jednym powinni być wszyscy z tego plutonu. Zaczął wertować kartę po karcie. Zatrzymał się, palcem wskazując trzy zdjęcia mężczyzn w mundurach. O, choćby ci chłopcy należeli do tamtego plutonu. Odwrócił zdjęcia w moją stronę. Przyglądałem się uważnie młodym twarzom. Nagle drgnąłem. Ależ tak, to była twarz Karola Stawickiego. Lata, które przeszły, niewiele go nawet zmieniły. Poczułem ogarniające mnie podniecenie. Czy to nie ten bytranny? Pokazałem palcem Stawickiego. Marciniak zastanawia. Się przez chwilę, a później przyjrzał mi się zaskoczony. A wie pan, kapitanie, że tak? To on. Przypominamy sobie teraz dokładnie. A skąd pan go zna? Zdjęcia wiele przypominają człowiekowi. Odparłem wymijająco. Stary zorientował się funiku i o nic już więcej nie zapytał. Dla mnie to cenna pamiątka zmienił temat rozmowy. Dzielni to byli chłopcy. Szkoda, że potem już żaden z nich nie przyjechał do pasteli. Może nie żyją? Też niewykluczone. Zawsze byli w pierwszej linii. Niemal w każdej godzinie groziła im śmierć. Może zapamiętał pan jakieś inne szczegóły dotyczące tamtego zdarzenia z dyżurnym. Spróbowałem raz jeszcze pobudzić pamięć starego milicjanta. Pokręcił przecząco głową. Panie kapitanie, tyle lat, tyle późniejszych wypadków. No cóż, prowadzono sprawy o to postrzelenie. Założono akta, a w nich, pamiętam, mieliśmy dowód rzeczowy, pocisk, który ugodził dyżurnego. Wyjęliśmy go ze ściany. Zabezpieczono także ślad linii papilarnych tych, co dyżurnego ranili. Wiedziałem o tym, ponieważ mówili mi w zakładzie kryminalistyki, jak raz go zwiedzałem. Nie pyta pan, jak dalej potoczyło się śledztwo? Żeby to było tylko jedno. Potem życie narzuciło nowe i to, jak inne, poszło w zapomnienie. Ciekawe, że już wtedy zbieraliście linie papilarne. Tak, kapitanie, już wówczas uczono nas dobrej roboty. A co się stało z aktami sprawy? Zabrał je powiat. To pan kapitan w tamtej starej sprawie? Trochę tak, a trochę nie. Czyżbyście ustalili sprawców tego zdarzenia? No, niezupełnie. Właśnie chcielibyśmy wiedzieć, kim byli. Ależ to już dzisiaj z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia, chyba że wylazło coś nowego. Uśmiechnąłem się leciutko. Jakbyśmy zgadli, właśnie wylazło. Marciniak, choć było widać, że jest szczerze zaintrygowany, nie czekał, aż mu powiem coś więcej. Wiedział, że wśród nas obowiązują zasady wewnętrzne, których trzeba przestrzegać, a podstawowa brzmi: Jeśli ktoś sam nie mówi, nie pytaj. Patrzyłem na niego z uznaniem. Podobał mi się. Dobrze musiał znać swoją robotę. Ale czas było kończyć. I tak dowiedziałem się więcej, niż początkowo mogłem oczekiwać. Prawdopodobnie chwyciliśmy pierwszą nitkę, prowadzącą do kłębka tajemniczych konfliktów ludzkich, z powodu których zginął Karol Stawicki, a zaczęło się zapewne tu, w pastelach. Marciniak zamknął album i odłożył go na krzesełko. Nie mogłem mu nie powiedzieć, dlaczego tutaj przyjechałem. Opowiadanie sympatycznego komendanta naprowadziło mnie wreszcie na jakiś ślad. Panie Marciniak człowiek, którego zdjęcie oglądaliśmy przed chwilą, kilka dni temu został zamordowany. Kilka dni temu nie może być. Dlaczego? Właśnie szukamy sprawców i motywów, dla jakich popełniono zbrodnie. Marciniak chwilę pykał fajkę w zupełnym milczeniu. To mogli być ci sami, co wtedy odezwał się wreszcie. Tylko, że po tylu latach rzeczywiście zastanawiające po tylu latach a jak się nazywał ten nasz milicyjny kolega czym się obecnie zajmował? Karol Stawicki był inżynierem-konstruktorem panie Marciniak. Wiele mi Pan pomógł swoją pamięcią o tamtych zdarzeniach. Proszę sobie przypomnieć, czy w późniejszych latach nigdy nikt o tego Stawickiego tutaj nie pytał? Może Pan cetknął się z tym nazwiskiem? Nie, nigdy o nim nie słyszałem. I powiada Pan, że sześcien sam tutaj już więcej nie był? Chyba nie. Wydaje mi się, że to bym zapamiętał. Na pewno zresztą by się ze mną skontaktował i przypomniał tamten wypadek. Takie chwile ludzi łączą, nawet po latach. Ale jak to jest, panie kapitanie? Wtedy patrzył śmierci w oczy, a zabrała go teraz, kiedy w całym kraju dawno panuje spokój. Zamilkliśmy obydwaj. To ja już pójdę, panie Marciniak, podniosłem się wreszcie. Dziękuję za przyjęcie i udzielenie mi cennych wyjaśnień. Być może jeszcze kiedyś odwiedzę pana. Zapraszam, kapitanie. Szkoda, że nie możemy sobie dłużej porozmawiać. Rozumiem jednak, że wam się śpieszy. Wiem, co to służba. Pożegnaliśmy się serdecznie. Powróciłem na posterunek i zostawiłem krótki list do komendanta. W drodze powrotnej uparcie dręczyła mnie myśl, dlaczego inżynier Karol Stawicki nigdzie w dokumentach nie pisał, że był w organach hemo? Czyżby uważał, że nie warto wspominać o tak krótkim okresie swego życia? Dlaczego odszedł z naszych szeregów? Rana? Inne plany życiowe? Musiało zajść coś ważnego, co zadecydowało o wyborze innego zawodu i innej drogi życiowej. Ale co?